Dzień dobry. Jan Piński i Tomek Szwajgierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. I dziś porozmawiamy o tym, jak Kaczyński ukradł wybory w 2019 roku. To jest historia wbrew pozorom optymistyczna. Dlaczego? Dlatego, że w 2019 roku, pomimo tak ogromnego złodziejstwa w sensie kontroli nad opozycją, nad sztabem opozycji, PiS zdobył 43,59% głosów, mając gigantyczną kradzież informacji na temat planów, sposobów działania opozycji, możliwość krzyżowania planów, przede wszystkim też możliwość wyprowadzenia z równowagi psychicznej Krzysztofa Brejzy i jego rodziny. Szanowni Państwo, to naprawdę trudno sobie wyobrazić skalę uderzenia, hejtu, który został uderzony. Ja powiem szczerze, mam jakieś tam pojęcie, bo wiem, w jaki sposób podchodzono na przykład do Tomka, to zupełnie inna skala, ale skala używania prywatnych informacji, skala nacisku psychologicznego, bardzo tak jeden do jednego używanie tych samych metod, co w Rosji. Tutaj nie ma się co oszukiwać. Jarosław Kaczyński za to będzie kiedyś siedział. Za to, że ten cały mechanizm, za użycie Pegasusa, broni Pegasus przeciwko szefowi sztabu wyborczego partii. Cała operacja Jaszczurka, o której napisała wczorajsza Gazeta Wyborcza, była pretekstem do tego, aby użyć służb, aby zbierać informacje, aby na bieżąco oszukiwać, aby po prostu oszukiwać w wyborczej grze. Jarosław Kaczyński siedział przy każdym spotkaniu sztabu wyborczego, przy którym był telefon Krzysztofa Brejzy. Oprócz tego kontrolowali też połączenia normalnie. Oni się nie w ogóle nie tutaj tam, gdzie specyfika podsłuchów telefonicznych niestety wygląda w ten sposób, że te zwykłe, standardowe podsłuchy telefoniczne, na które trzeba mieć zgodę sądu, one są dostępne dla służb bez żadnych problemów. To znaczy, oni mogą podsłuchiwać, nie muszą mieć jakichś specjalnych nakazów. Tyle tylko, że ten podsłuch jest nielegalny. Ten nielegalny podsłuch był robiony non-stop. On teraz też jest robiony. Ten nielegalny nasłuch jest robiony teraz powszechnie. To znaczy, każdy z operatorów telefonicznych ma obowiązek udostępnić, to też dotyczy też operatorów internetu, ma obowiązek udostępnić specjalne pomieszczenie dla funkcjonariuszy służb. Zwykle jest to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oni w tym pomieszczeniu są w stanie po prostu podsłuchiwać na bieżąco wszystko. W teorii jest tak, że jest 5 dni na to, żeby podjąć decyzję. Czy ma być wystąpienie o podsłuch, czy nie? Czyli przez 5 dni mogą podsłuchiwać, nazwijmy to quasi legalnie, i potem mówiąc: o, niestety się nie udało, to ten. Więc to się zwykle dzieje poniedziałek, piątek, sobota, niedziela. Natomiast tutaj jest po prostu poniedziałek, piątek, sobota, niedziela, po czym uznaje się, że to było wszystko, co było wcześniej, jest niebyłe, tego nie ma i jedziemy znowu od początku. To do tego typu historie. To jest niestety po prostu zorganizowana, źle zorganizowana, ale jak tu mawia jeden z moich kolegów, źle zorganizowana grupa przestępcza, to wciąż jest grupa przestępcza. Mieliśmy do czynienia z gigantycznym oszustwem. Jarosław Kaczyński ukradł nam wybory. Ukradł je Mariusz Kamiński, ukradł je Maciej Wąsik. Oni je ukradli. To nie była uczciwa walka. Oni dokładnie wiedzieli, co się wydarzy w sztabie wyborczym opozycji. W ten sposób, wiemy, że w ten sposób potraktowali sztab wyborczy Koalicji Obywatelskiej. Nie wiemy, co się działo w innych sztabach. Nie mamy w tej chwili pełnej wiedzy na temat ludzi inwigilowanych Pegasusem. Wiemy, że te służby były używane przeciwko wszystkim liczącym się kandydatom. Na przykład w 2020 roku używano służb przeciwko nie tylko Rafałowi Trzaskowskiemu. Oczywiście on był celem numer jeden, ale również przeciwko Szymonowi Hołowni i Kosiniakowi Kamyszowi. To były również
działania polegające na wysyłaniu na przykład funkcjonariuszy po cywilnemu, którzy w teorii mieli prowadzić zabezpieczenia tych imprez jako osoby, żeby sprawdzać, czy wszystko jest w porządku, a faktycznie po prostu pełnili rolę wywiadowni. Tworzone były z tego specjalne raporty, które między innymi trafiały do Jacka Kurskiego, który brał udział bezpośrednio w tej nielegalnej operacji. Tu mamy po prostu do czynienia z gigantycznymi, takimi cynicznymi przestępcami. Natomiast ta operacja Jaszczurka, tam tutaj wyszło, że skala inwigilacji, skala włączania się, 29 razy wchodzili w telefony, żeby podsłuchiwać Krzysztofa Brejzę i jego rodzinę. To, że dziś są dziennikarze, symetryści, proszę Państwa, możemy ich wymieniać, Grzegorz Sroczyński, Robert Mazurek, Bogdan Rymanowski, Krzysztof Stanowski, dla których nie jest Tomasz Żółciak, to jest Michał Kolanko, dla których nie jest problemem to, że władza użyła broni przeciwko terrorystom, przeciwko szefowi sztabu opozycji. Oni pomijają ten aspekt, starają się go nie dostrzegać. To jest po jakiejś strefie komfortu, bo gdyby tak było, no to musieliby podjąć jakieś działania, więc oni uznają słynny tekst Bogdana Rymanowskiego, który będzie się ciągnął za nim, mam nadzieję, do końca jego obecności w mediach. A może sąd wydał zgodę na podsłuchiwanie Giertycha, nie przesądzajmy, tak, Pegasusem, więc nie przesądzajmy, drodzy Państwo, może sąd wydał zgodę na podłączenie tego przesłuchiwanego do kabelków z prądem, może wydał zgodę na to, żeby mu waterboarding zafundować, czyli podtapianie takie, prawda, może mógł wydać zgodę, prawda, nie przesądzajmy, bo mógł wydać zgodę. Ale co jest właśnie pocieszające? Pocieszające jest to, że przy tak ogromnej sile przyłożonej im się udało zdobyć tylko i wyłącznie przewagę 6 mandatów. Tutaj jest też, bo dziś oczywiście ta przewaga jest. Nie jest niestety tak, jak napisała Gazeta Wyborcza wczoraj, że nie mają Pegasusa. Mają Pegasusa, natomiast ten Pegasus jest, jak ostatnim razem sprawdzaliśmy kilka miesięcy temu, były 3 istniejące działające licencje Pegasusa, między innymi w wywiadzie. Wywiad miał swoją, ponieważ wywiad nie sprzeniewierzył się. Tak naprawdę CBA straciło licencję na Pegasusa. Natomiast były 3 pełni działające licencje Pegasusa. Było też później kilkadziesiąt innych takich zwanych policyjnych licencji. Natomiast tu im po prostu patrzą na ręce. Oprócz tego PiS próbował używać jakichś chińskich oprogramowań szpiegowskich, nie tylko zresztą, różne rzeczy, to już nie było tak, nie jest tak efektywne, ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że są stosowane procedury w opozycji, które naprawdę bardzo dobrze działają. Dość powiedzieć o tej jakości tych procedur, że informacja, że Michał Kołodziejczak startuje z list Koalicji Obywatelskiej, po prostu trzepnęła Jarosława Kaczyńskiego po prostu z pełnym zaskoczeniem. Nie wiedział, strasznie po prostu zrugał Wąsika, Kamińskiego. Też, drodzy Państwo, zabawne jest to, że ten koleś po prostu uważa, że faceci, którzy odpowiadają za polskie bezpieczeństwo, za polskie służby, służą do dostarczania informacji dyktatorowi. To, że to jest... To jest jedno, to, że on nie widzi śmieszności tego, to, że jemu się wydaje, że to są rzeczy, które po prostu później, oni cały czas bazują w tej takim bańce, że nie będą ponosić konsekwencji. Ale jeszcze raz, dobra wiadomość jest taka, że ta cała machina przyłożona w 2019 roku przy bardzo dobrej koniunkturze gospodarczej, przy pełnej kontroli nad mediami dała im tylko w 2019 roku 6 mandatów przewagi. To jest ważne, dlatego że to pokazuje, jak dzisiaj są zafałszowane wyniki, które są pokazywane w tych tak zwanych sondażach, które są zresztą no, kuriozalne rzeczy. Kupuje się sondaże. No, nie wiem, nie, naprawdę nie wiem, jak dlaczego Bartek Węglaczek, który jest redaktorem naczelnym Onetu, kupuje sondaże u Marcina Dumy, człowieka, który bierze pieniądze ze spółek Skarbu Państwa PiS i człowieka, który się skompromitował w 2018 roku, podając do publicznej wiadomości sondaże wskazujące, że jest zawarta walka i to niedługo przed wynikiem wyborów między
Patrykiem Jakim, który miał mieć 35% i Rafałem Trzaskowskim, który miał liczyć 30 i sobie poparcie 38%. Wynik 56 do 28 dla Trzaskowskiego. Zapada milczenie. Dlaczego człowiek, który się nie chce wytłumaczyć z tego? Jak ja go pytam, no to odpowiedzią było zablokowanie mnie na portalu X, zwanym kiedyś Twitter. To tak tytułem wstępu. Tomku, to, co Gazeta Wyborcza pokazała, to nie pokazała tego bez powodu. Pokazała po prostu, z jakim bandyctwem, z jakim gangsterstwem, ale też chyba właśnie to przekazanie, to, co ja teraz mówię, że jak niewiele im to dało w porównaniu do wysiłków w 2019 roku. Tak, szanowni państwo, i gazeta pokazała te takie, to był wierzchołek góry lodowej. Jeszcze raz państwu chciałbym przypomnieć, że masowo próbuje podsłuchiwać się samochód. Podsłuchuje się przez ten system 112. To, co usiłuje się wprowadzać, gdzie za co mieli być karani diagności, czy ten system 112 funkcjonuje. W tej chwili, na skutek tych wszystkich informacji, które już stały się informacjami publicznymi, opozycja potrafi się chronić. Wąsik z Kamińskim zostali ślepi i Jarosław Kaczyński. Rzeczywiście to jest kuriozalne, że oni uważają, że do zakresu obowiązków należy to, żeby szpiegować opozycję w celu wygrania wyborów. No bo to jasne, każdy to jasno zrozumie, że tu nie chodzi o sprawy kryminalne, tu nie chodzi o bezpieczeństwo państwa, tylko chodzi o szpiegowanie dla PiS, że to są służby PiS-u. Przypominam Państwu, że należy sprawdzić tak zwane pięciodniówki, bo podsłuchuje się wybrane numery telefonów, które wtedy jeszcze są tak zwanymi no-name'ami. I to robią oni, dopiero później mają obowiązek zgłosić do sądu, bo dopiero teraz funkcjonariusze zaczęli się obawiać, wykonywać te rzeczy na tak zwaną gębę, ponieważ rozumieją, że za chwilę te sprawy będą rozliczane. Wcześniej było to instalowane tak na pstryknięcie palcami. To można było robić. Pamiętajcie Państwo, że jest olbrzymia sieć informatorów i ci informatorzy są tak werbowani, i tak ukierunkowani, żeby działali na kierunku politycznym. Tego państwa, służby mają tego typu ludzi, natomiast nie można zwrócić całej siły państwa i tego głównego wektora nacisku uderzenia w kierunku wygrywania wyborów, a oni to zrobili. Porzucili, jak widzicie państwo, inne rzeczy. Inne rzeczy są słabe, kulawe, muszą nam sojusznicy przynosić informacje i zmuszać nas do kończenia pewnych operacji, do aresztowania szpiegów, a cała siła idzie w kierunku walki z opozycją i z utrzymaniem władzy, z wygraniem wyborów. Jest to spotykane tylko w państwach totalitarnych i powiem Państwu, ja przypominam sobie dawniej, jakim priorytetem było na przykład działanie w Libii. W Libii pamiętam, że Kaddafi najbardziej przejmował się opozycją i tymi wszystkimi ugrupowaniami muzułmańskimi, nie przejmując, nie kładąc takiego nacisku na służby izraelskie, służby amerykańskie. Tam było wtedy kilkanaście służb, które zajmowały się opozycją. Kilkanaście służb, które zajmowały się opozycją. I to jest charakterystyczne dla państw o ustroju totalitarnym. To właśnie, a Kaczyński widzimy, że przy takim wtedy nakładzie środków, jeżeli on przy tym wszystkim zdołał zyskać tylko sześć głosów, znaczy sześć miejsc w parlamencie więcej. Szanowni Państwo, widzimy teraz, oni są w sytuacji opłakanej, naprawdę opłakanej.
Opozycja się umie bronić. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, że oni inwigilują, że oni działają bezprawnie. Po prostu zaczęto odkładać telefony. To, mówię, zaczęto odkładać telefony, nie rozmawia się przy telefonach, nie rozmawia się w samochodach i oni stają się bezbronni. Część tej agentury przestała albo mówić prawdę, albo w ogóle przestała mówić, bo widzą, że to się wszystko kończy. Spodziewam się, że teraz, nawet patrząc na te takie dziwne ruchy Kaczyńskiego, to to jest to, co ty, Janku, mówisz, to potwierdza, bo biorąc na listy Mejzę, biorąc na listy Bąkiewicza, Kaczyński pokazuje, że nie ma ludzi tak skompromitowanych, których on nie może wyczyścić, wziąć do siebie i pokazuje: dalej działajcie dla mnie, a ja was obronię. Jeżeli wygramy wybory, to nie ma żadnego problemu. Macie perspektywę, albo będziecie siedzieć, albo ja, po co by się nie wydało i w czym byście nie uczestniczyli, jakbyście nie byli skompromitowani, ja was będę chronił. Tak, to jest to jest, ten... to, to jest, to jest taki przekaz. To też jest to, że Mejza to jest jakiś stwór niczyi, który jest użyteczny. Jest to też człowiek, który przede wszystkim nie ma żadnych oporów moralnych. Jego główną wadą z punktu widzenia Jarosława Kaczyńskiego jest to, że on jest, ma stosunkowo mały zakres możliwości. To jest taki, jeżeli porównalibyśmy tych ludzi do sprzętu jakiegoś, no to po prostu... No fakt, no nie ma oporów moralnych, nie ma tam bezpiecznika, natomiast jego zastosowanie jest bardzo ograniczone, bo ma bardzo niski poziom kompetencji. Mejza jest przykładem tylko. Mejza tylko jest przykładem. On jest z jakiegoś powodu użyteczny. Jarosław też chce Kaczyński mieć ludzi. To jest takich, on, jak to ktoś nazwał, że on w jakiś sposób ogarnia media społecznościowe. Weźmy takiego Mateckiego. Facet, który kreuje się na patriotę, jest po prostu jakimś takim absolutnym, wypranym ze wszystkich wartości cynikiem, ale jest ogarnięty, jeżeli chodzi o internet. Jest człowiekiem, jest takim po prostu, jest dla Ziobry użyteczny. Do momentu, w którym sobie Ziobro nie uświadomi, że korzystanie z usług ludzi, którzy nie mają bezpieczników moralnych, to jest, no to działa w obie strony, bo moment, w którym się zorientujesz, że ktoś nie ma tych bezpieczników na drugą stronę, no jeżeli mówimy o Łukaszu Mejzie, to mówimy o człowieku, który wziął udział w takiej biznesowej próbie, będąc posłem. Czyli zobaczcie, jakie on ma horyzonty, gdzie on widział siebie na przełomie 2020-2021 roku. On uznał, że przygoda z Sejmem jest krótkotrwała, że tu się nie udało tego, czy być może, bo to musiałbym zobaczyć, być może on to zaczął jeszcze zanim wszedł do Sejmu, bo on wszedł później, nie wszedł w 2019, on wszedł na miejsce zmarłej posłanki. Może to stąd się wzięło, że nie zdążył wyczyścić pewnych rzeczy, które zaczął wcześniej. Może tak jest, ale jeżeli ktoś próbuje wejść w biznes, który polega na tym, że się zabierze ludziom, którzy mają ostatnie grosze, tak zwane przysłowiowe wdowi grosz, sierocy grosz, ludziom, którzy po prostu starają się w jakiś sposób znaleźć, szukają cudu, żeby uratować swoje własne dzieci, bo to zwykle to oni byli adresatami. Przecież to jest opisane we wstrząsającym tekście. Wpiszcie sobie Państwo w Google Łukasz Mejza, wp.pl, Da Vinci, tam nie, przepraszam, Vinci Clinic i po prostu wypadnie tekst, tam parę, te, szereg tekstów. To jest po prostu nie do uwierzenia, że Jarosław Kaczyński mógł takie rzeczy puścić płazem. To jest oczywiście ten komunikat, o którym ty mówisz, ale to jest też chęć posiadania ludzi wyzutych ze wszystkich zasad, takich, którego... Jarosław Kaczyński mówił o gryzieniu ziemi. Musimy gryźć ziemię, żeby wygrać wybory. On mówił o tym. I to jest właśnie element tego, co on mówił. Pokazuje, że skoro wszyscy ci, którzy są tak jemu ślepo oddani, będą docenieni. Jarosław Kaczyński wie, co się będzie teraz działo po 6 września.
tutaj już narastają bunty w PiS-ie, już ma rozłam na Śląsku, już jest, będzie jedna z pań startowała jako senator niezależny. To już jest początek rozłamu. To było nie do pomyślenia. Przecież oni tak cieszyli się i sądzili, że mecenas Giertych zostanie jednak będzie prowadził kampanię wyborczą jako senator niezależny, jednak po rozważeniu doszedł do wniosku, że nie będzie startował, bo nie chce robić tego typu działań. Nie chciał zaryzykować w ogóle w żaden sposób, żeby zaryzykować, że PiS weźmie jakiś mandat, którego nie powinien wziąć. PiS robi w tej chwili, tutaj jest bardzo ważna rzecz, PiS stara się podszywać. Mamy w tej chwili różne eksplozje kandydatów niezależnych, mamy eksplozje ruchów, które się podszywają pod bycie niezależnymi od PiS-u, których celem jest po prostu rozbicie, odciągnięcie wyborców, danie szansy PiS-owi, dlatego że jeżeli stosunek sił jest ponad 7-3, więc jeżeli pojawiają się nagle kandydaci, którzy twierdzą, że są niezależni, próbują kreować się na takich rozjemców, w zdecydowanej większości wypadków mamy do czynienia z ludźmi, którzy działają na zlecenie PiS-u, dlatego że w przeciwnym wypadku PiS mógłby liczyć tylko na kilka mandatów senatorskich w takich naprawdę bardzo mocno PiS-owskich województwach, jak podkarpackie na przykład. PiS układa listy pod Konfederację, pod koalicję z Konfederacją. Tak, w takim kierunku idzie. To jest jedyna jego szansa, ale tak. To jest z jednej strony pod Konfederację, ale z drugiej strony też pojawienie się tam Bąkiewicza to jest akurat sygnał, że oni chcą, aby ta Konfederacja zasilna nie była. Oni liczą na to, że część wyborców Konfederacji takiego powiem najbardziej radykalnego, jakiegoś takiego odłamu, bo tam Konfederacja jest zlepkiem ludzi o bardzo różnych poglądach. Jeżeli tam najmniej, bo to zawsze ktoś, wielokrotnie było to zwracane uwagę, że te najbardziej radykalne narodowe skrzydła nijak się mają do części wolnościowej, no której na przykład, którą symbolizował Artur Dziambor, który dziś startuje z list trzeciej drogi. I to mniej więcej pokazuje rozpiętość. Ja zawsze wszystkim przypominam, że Unia Polityki Realnej to jest taka pierwsza macierzysta partia, którą współzakładał Janusz Korwin-Mikke, który przez lata był prezesem. W latach 2001-2007 była w koalicji z Platformą Obywatelską i były zasady takie, że ostatnie miejsca w okręgach biorą kandydaci, to oczywiście tam nie było chyba w każdym, ale to było, że biorą kandydaci związani z Unią Polityki Realnej. Oni mieli nawet swoich posłów z list Platformy Obywatelskiej, więc to jest taka duża rozpiętość. Oni mają, taki zresztą był po wielokroć target. Ja teraz na przykład dostałem informację, że Przemysław Wipler starał się o spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim. Przemysław Wipler to jest były poseł PiS-u, który zdradził Jarosława, ale zdradził go bardzo nieumiejętnie. To w takim sensie może nie tyle zdradził, no, można inaczej powiedzieć, został wypchnięty z PiS-u. To znaczy Jarosław po prostu kazał go usunąć, uznając go za, że więcej z niego problemów niż pożytku. Wipler nie wyczuł swojej szansy i nie poszedł na to, żeby się napompować, bo nie umie, bo nie zna mediów w tym stopniu. Nie wystartował w 2013 roku przeciwko prezesowi Kaczyńskiemu o stanowisko lidera, które dałoby tomu gigantyczną rozpoznawalność, przede wszystkim zabawę mediów w ten czas jeszcze. Pamiętajmy, że rządziła Platforma Obywatelska z PSL-em. I Wipler znalazł się jako taki spadochroniarz w Konfederacji. On miał tam wejść. Wszedł na Toruń, który z jakichś powodów został oswobodzony przez brata Sławomira Mentzena. Ja przypomnę, bo to jest ważne. Sławomir Mentzen pod koniec zeszłego roku publicznie ogłosił, że czuje się szantażowany przez
ludzi mających dostęp do akt prokuratorskich. To są jego własne słowa napisane na Facebooku. I ci ludzie, którzy mają dostęp do akt prokuratorskich w sprawie, skandaliczna rzecz. Jego brat ma zarzuty 10 lat. To coś takiego jest po prostu w normalnym demokratycznym państwie, z czego uwaga, 8 lat zapisu. Czyli tu mamy sytuację taką, że koleś jest ewidentnie grillowany. Pytanie jest, przez kogo i za jaką cenę. To znaczy, co się dzieje, że ktoś tych nie, albo nie zdejmuje zarzutów, albo nie wysyła tej sprawy do sądu. Nasze wiewiórki sugerowały, że Tomasz Mentzen może pełnić rolę takiego średniowiecznego zakładnika. Otóż, drodzy Państwo, kiedy dochodziło do porozumień i do nawiązywania stosunków, a tutaj wystarczy spojrzeć na siłę, tu innego stosunku niż zwasalizowanie Konfederacji przed jej kompletnym rozwaleniem nie może być. To, drodzy Państwo, ja to zawsze, posługując się taką dosyć może niewyszukaną anegdotą o zajączku i misiu, to jakby nawiązali romans, to jakby się ten delikatny miś nie starał, to jaki on by nie był delikatny, no to po prostu to się dla zajączka zawsze skończy, ten romans albo śmiertelnie, albo nie, no zwykle. No, turbowany jest strasznie, tak. Umówmy się, że tutaj Jarosław nie ma na celu ochrony Konfederacji. Dla niego, jak popatrzycie Państwo, 2019 rok, on robił wszystko, żeby nie wpuścić Konfederacji do Sejmu, dlatego że dla niego to jest dramat. On nie jest partią prawicową. Wiele osób, pisząc prawie i tak dalej, robił niepotrzebną przysługę Jarosławowi Kaczyńskiemu. To już to najbliższa prawdy jest tutaj między innymi Eliza Michalik, jest też przede wszystkim no, człowiek, który rzucił to hasło po raz jako pierwszy o delegalizacji partii faszystowskiej, czyli Jarosława Kaczyńskiego, pan profesor Maciej Górecki, który okiem fachowca po prostu, tak jak, drodzy Państwo, weterynarz zajmuje się zwierzątkami, tak politolog zajmuje się bytami politycznymi i on po prostu powiedział, że to jest po prostu klasyczna partia faszystowska. Oczywiście on warczy, gryzie, nie pije wody, to wścieklizna. Tak to właśnie, tutaj. Tak, tutaj powiedział, że jest parę różnic, to znaczy kult młodości jest w takim krzywym zwierciadle, ponieważ partią rządzą starcy. Faszyzm był kultem siły. Ja nie wiem, to jest taka chyba próba desperacka przeszczepu, gdzie za tą młodzież prężną będzie robił Bąkiewicz. Ja muszę też od razu przestrzec wszystkich, żeby go nie niedoceniali, dlatego że Bąkiewicz, miałem kiedyś, to jest tak, że jego fizis, czyli taki odbiór fizyczny, no bo jak się na niego patrzy, tam jest ileś tam zestawień jego z Małopoludem, to jest krzywdzące dla niego, dlatego że jak widać było, powiem Państwu, to jest cwany człowiek, widziałem go, jak zeznawał na procesie jako świadek Wojciecha Sumnińskiego, był przygotowany do zeznań, był człowiekiem, który w mojej ocenie, bo to było zeznanie, było przy pomocy, czy za pośrednictwem komputerów. I w mojej ocenie po prostu miał tak zwaną, ale to się moja po tego ocena, ja to zgłosiłem, oczywiście nie zostało to do udowodnienia, to jest bardzo trudne do udowodnienia, że no, osoba zeznająca nie powinna mieć żadnych pomocy, jeżeli zeznaje za pośrednictwem takich, no tak jak my teraz siedzimy, takich narzędzi komunikacyjnych, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby przed naszymi oczyma za... Coś w rodzaju promptera. Za tego były na przykład jakieś dane, byłyby słowa wypowiedziane. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie rzeczy się tam pojawiały. I przestrzegam, to nie jest głupi facet. Jest oczywiście, on szczerze, on może wbić nóż w plecy Jarosława Kaczyńskiego, bo Jarosław może go przestrzegać właśnie, postrzegać go przez pryzmat Małpoluda, takiego prymitywnego, nie wiem, którego gdzieś tam skieruje, a on ma swoją tego. Ja myślę, że to raz, potencjalny świadek koronny, dwa, człowiek, który może, tak porównując do tego, to jest, może być tym człowiekiem, który przytrzyma, panie policjancie, ale tutaj panowie chcieli się oddalić. To jest cwany koleś. On będzie robił wszystko, żeby zachować to wiano, które otrzymał od Jarosława Kaczyńskiego. Więc drodzy Państwo, Jarosław Kaczyński, on jest trochę jak kucharz,
który wie, ma przepis i wie, jak to danie powinno wyglądać, ale brakuje mu składników. Tak, Jarosławowi Kaczyńskiemu brakuje tych składników. Jarosławowi Kaczyńskiemu zaczynają, tak mówiąc tym mafijnym językiem, pękać na robocie. Jarosław Kaczyński, pozostał mu w zasadzie Wąsik, Kamiński i trochę tych jego jeszcze ludzi, którzy są nieskuteczni. Jarosław Kaczyński sam musi gasić niektóre sprawy, straszyć tym innych ludzi z PiS-u. Zobaczcie teraz tą aferę z Wawrzykiem i z CBA. Przecież to było jasne, że te wizy są wydawane w takich ilościach, że to wszystko funkcjonuje. Pamiętajcie, że Wawrzyk odpowiadał za organizację wyborów za granicą. I teraz nagle w PiS-ie taka afera, bo ta afera jest, to jest naprawdę pokazane też w Wierzchołek Góry Lodowej, co tam się dalej działo. Tłumaczyliśmy, mówiliśmy, że jest ten problem z wizami. Oni usiłowali go bagatelizować. A to nie jest tylko teraz problem z wizami, zobaczycie Państwo, to jest problem z organizacją wyborów za granicą. Wawrzyk został wycięty. Teraz Kaczyński wycina część innych ludzi. No, on walczy o życie. Walczy teraz o. Nie chodzi o to, że ktoś go zabije, że ktoś go skrzywdzi, no, ale walczy o to, żeby się jakoś przeczołgać, żeby nie ruszyła ta machina wymiaru sprawiedliwości. Tutaj rzeczywiście w sytuacji, kiedy widać skalę tej jaszczurki, jak to wyglądało, powiem Państwu, że teraz niewątpliwie przy tym, co jeszcze posiadają, ta skala również jest olbrzymia i ja pocieszę Państwa, to się musi wydać. To się musi wydać i możemy być świadkami niedługo takiego przełomu, że to rzeczywiście będzie takim ostatecznym ciosem dla Jarosława Kaczyńskiego i dla PiS-u. Bo on już poszedł po całości. Zostawmy Tego jego. Się nie utrzyma w tajemnicy. Tak, ale zostawmy jeszcze na koniec, bo chodziło tak naprawdę o uświadomienie Państwu tego, co pokazała Gazeta Wyborcza. PiS, który dysponuje ogromną siłą, w 2019 roku nie był w stanie tej siły zamienić na więcej niż 6 mandatów przewagi. W 2019 roku, kiedy opozycja żyła jeszcze w iluzji, nawet muszę przyznać, że my żyliśmy wtedy w tamtym czasie, wiedzieliśmy, że oni łamią prawo, wiedzieliśmy, że nielegalnie inwigilują, nie myślałem, się odważą, tak. Ale nie, skala nas przerosła. Po prostu nie sądziliśmy, że będą w stanie po prostu ogarnąć nawet budżet. Tu trochę, powiem szczerze, zawiodła mnie wyobraźnia, bo myślałem, że to musi być po prostu umieszczone gdzieś w legalnych parametrach budżetowych. Tak. Brak tego. Dlaczego oni będą też tutaj siedzieć? Oni chowali to w ten sposób, że ukrywali po prostu finansowanie. Tak, źródło finansowania. Już samo to jest, bo to takie ich twierdzenia, że my mieliśmy zgodę sądu, sąd nie określa, co my możemy. My mieliśmy zgodę sądu na przesłuchanie, ale sąd nie mówił o tym, że nie możemy. W moim przypadku to się śledztwo w sprawie Pegasusa, gdzie sąd ewidentnie pokazuje, że nie wolno Pegasusa stosować. Tak, oczywiście. Tak, on jeszcze ten, szanowni państwo, to pokaz, znaczy ten uzasadnienie sądu w sprawie Tomka, które uchyliło umorzenie śledztwa, to jest pokaz naprawdę poczucia humoru, niezależności, błyskotliwości sędziego, który po prostu, nie mówiąc to, co myśli o tych, którzy podsłuchiwali Tomka, na przykład pierwszym takim zaznaczeniem było to, ale dlaczego umorzyliście śledztwo, skoro jeszcze nie stwierdziliście nawet, kto użył Pegasusa? Przecież nie jesteście jedynym rządem, który używa. Używa. Na dzień dobry, po prostu pierwsza logiczna rzecz. No przecież zanim stwierdzicie, czy jest tego, to musicie stwierdzić, kto się dopuścił. I tutaj napisał im sąd, że my rozumiemy, że wy wiecie, że to wy. I dlatego chcecie to ukręcić. Ale panowie, to jest piękne pismo, jest umieszczone w internecie na stronie wieści24.pl.
jest jedno z najmocniejszych, o ile nie najmocniejsze pismo. I pamiętajcie Państwo, w 2019 roku nie wystarczyło. Dziś opozycja po pierwsze ma niesamowicie sprawnego lidera, jakim jest Donald Tusk. No, drodzy Państwo, Mateusz Morawiecki to chyba będzie miał naprawdę sen, będzie musiał coś na sen wziąć. Tusk umie w kontrwywiad, zobacz. Tusk umie w kontrwywiad grać. Lepiej niż Jarek. Ale nawet nie tylko w kontrwywiad, ale Morawiecki wyzywa go od pytonów, a Tusk się uśmiecha i mówi, że życzy Bambikowi powodzenia w walce z pytonem. No więc, to prawda, przyznam. To jest, drodzy Państwo, riposta, która no, sprawia, że atakujący ma problem. Mateusz Ale też takie odepchnięcie pijaka na ulicy przez zawodnika MMA. To tak wyglądasz. To komedia to już jest, naprawdę. Znaczy, to jest, znaczy Mateusz, przede wszystkim Mateusz Morawiecki jest szermierzem złej sprawy. Jest to człowiekiem kompletnie oderwanym. Podobno wczoraj, kiedy wziął i wrzucił na swój timeline szkołę prywatną swojego dziecka, do której ją zaprowadził. Pomijam kwestię bezpieczeństwa, tak już zupełnie serio, że jakim trzeba być po prostu... To już sam... Sob zgodził, ja się dziwię. Nikt się nie zgodził, on się nikogo nie pytał. Natomiast to, że on pokazał swojemu elektoratowi, że on prowadzi, to nie jest Rosja. Bo w Rosji to przechodzi, bo w Rosji oni uważają, że w Rosji ten numer, że szampan to jest napój, który klasa robotnicza spija ustami swoich, pije ustami swoich przedstawicieli, ten numer tam przechodzi. To jest pod hasłem, że nasz, trzeba zawsze popatrzeć, że nasz prezydent ma lepsze kochanki, ma lepszy, droższy sedes złoty. To są te klimaty wschodnie. W Polsce te rzeczy nie uchodzą, to znaczy... To jest akceptowane, ale z czymś takim się nie afiszuje. To coś takiego powinna opozycja wyciągać premierowi, a on powinien mówić wrzeszczeć, zostawcie moje dzieci, nie mieszajcie moich dzieci do polityki. A teraz ten geniusz po prostu sam to wziął i wrzucił. Wiesz, dlaczego on to zrobił? Oni, Tomku, oni nie mają, ja nie mam. No. Z przyczyn małostkowych, z walki z Czarnkiem, bo Czarnek pretenduje na jego stanowisko. I on to zrobi z przyczyn małostkowych, że pokazuje, że on nie ufa Czarnkowi, nie ufa szkole, którą stworzył Czarnek. To są słabi ludzie, szanowni państwo. To są słabi ludzie, którzy nie przewidują konsekwencji, a jednocześnie naraża swoje dziecko, bo to jest nienormalne, żeby człowiek na takim stanowisku mówił, gdzie jego dzieci chodzą do szkoły. To jest niebywałe. Znaczy, mało tego jeszcze, ale jeszcze chodzi o to, że to jest szkoła, która ma czesne, przekraczające sporą część budżetów. Bo stworzyli nam najlepsze państwo, ale muszą mieć swoje kliniki, w których się leczą. Pokazali, że mają służbę zdrowia. Mają swoje szkoły, gdzie chodzą dzieci. Mają, wiesz, kupują tony jedzenia, ty, które przeczytałeś wszędzie. Muszą mieć. Także wiesz, ale jest coraz lepiej. Za to będą bloki z wielkiej płyty, będą cieplane. W jakiś sposób naprawiane, ocieplane będą. Tak, to. Ja tylko przypominam, że w Wenezueli w czasach, kiedy coś jeszcze pożywnego było, że tak powiem, losło przy drodze, pojawiły się w radiu państwowym przepisy, jak te przydrożne chwasty po prostu przyrządzać. Oczywiście... Na obiad trzech dań, prawda, strawy przy przystanku. Tak. To nie jest żart. To nie jest żart. Ja mam rodzinę w Wenezueli, naprawdę, że to mi państwo powiem, jak to wygląda. To nie jest żart. Ale ta władza, która trzyma władzę w Wenezueli, ona się ma dobrze. Tylko, że to jest trochę, cały czas ja jednak wszystkim mówię, to jest zupełnie inny kraj. Polska ma specyficzną mentalność. To mentalność czuje, bo wiecie państwo, to jest ten słynny felieton Donalda Tuska, który oni lubią manipulować, wyciągając, że Tusk mówił, że polskość to nienormalność. Natomiast to jest takie wyrwanie było jednego zdania z kontekstu, bo on opowiadał o tych wszystkich paradoksach, a na końcu robił puentę, ale ja nie mogę inaczej, dlatego jestem tu po prostu... Po stronie właśnie też jestem, mimo że wiem, że pewne rzeczy są nieracjonalne,
i pewne rzeczy tego, to nasze polskie, to jest, drodzy Państwo, tak, że wielu z tych, którzy poszli się bić w tym powstaniu warszawskim, chciałoby, zanim zaczną lać Niemca, dopaść Bora Komorowskiego, Okulickiego, jeszcze paru tam Montera, żeby podziękować im za wywołanie tego powstania, ale jak już zostało wywołane, no to, no dobra, no to, no, to się zajmiemy. Natomiast, mimo że kompletna bzdura, kompletna zbrodnia, absurd, to powiedzmy sobie, mało który naród by podjął się w ogóle próby wykonania czegoś Też takiego. w 1939 roku, gdyby mogli, to Ryza Śmigłego by z pewnością rozliczyli, ale bić się Znaczy, trzeba było. nie, czy wiesz, umówmy się, to nie chodziło, w 1939 roku to raczej chodziło o przeprowadzenie tej kampanii i ucieczkę władzy zwalczającej tego. Polska miała, a to jest, drodzy Państwo, nie będziemy wchodzić aż tak głęboko w historię, bo wiecie Państwo, mamy inklinację, jak zaczniemy gadać o historii, to Jarosław się zanudzi przy czytaniu, bo on dostaje do czytania stenogramy z tego, co my mówimy. Szanowni Państwo, operacja Jaszczurka, operacja wymierzona w Krzysztofa Brejza i jego rodziny, dowód na po prostu naprawdę zwierzęce, może to jest urąga zwierzęcemu. Taki naprawdę jakoś taka, nie wiem, obrzydliwa, cyniczna bezkarność, takie dyktatorskie, putinowskie zagranie, odarcie człowieka, jego rodziny z prywatności, napuszczenie na niego telewizji. To jest taki mechanizm wzięty nawet z ataku kiedyś na Nawalnego, który dziś tam siedzi sobie, znaczy siedzi, no, jest tam w tym więzieniu trzymany przez Putina i ich otoczenie. To kiedyś też włamano się na komputer Nawalnego i ponieważ niewiele tam znaleziono, to wypreparowano korespondencję, która miała go kompromitować na bazie jego komputera. I tak samo zostało tutaj zrobione w wypadku Senatora Brejzy nie znaleźli nic. Tak, ale Kaczyński był rozczarowany, tak samo jak u Giertycha. Był rozczarowany. to wzięli, wypreparowali coś, co potem puścił Pereira. I to miało tam wskazywać, to też było słabe, ale miało wskazywać na to, że jest jakimś tam zarządcą jakiejś grupy hejterskiej, ale to oczywiście też okazuje się było sfałszowane. Kilkaset informacji, atak, miażdżąca próba, naprawdę, gdyby mieli cień cienia. Wgrywanie informacji do telefonu, wgrywanie. Wgrywanie, to też jest ważne, bo to jest bardzo ważna rzecz, której pominąłem. Wgrywanie informacji, kreowanie przestępstw. My nie wiemy, co tam się wydarzyło. My nie wiemy, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o tego. Oni wgrywają informacje. Tomek na przykład ma sprawę, którą próbuje mu w tej chwili szyć CBA, prokuratura, w której chcą toczyć proces, nie wydając mu zatrzymanych nośników, wobec których był używany Pegasus, z których oni sobie wybierają coś, nie wiadomo, co tam wgrali, nie chcą pokazać tego, nie chcą tego oddać, żeby nie można się było bronić, żeby nie można było pokazać właśnie, bo to jest kluczowa informacja, ile było wgrywanych rzeczy. Ale to jest na osobną rozmowę. To będzie, że tak powiem, moim zdaniem, po wyborach niestety też sprzątanie tej stajni to będzie trwało lata. Jarosław Kaczyński, facet, który ukradł wybory nam w 2019 roku. W tym roku 50 tysięcy ludzi zebrał Sławomir Nitras do pilnowania wyborów. To nie są wszyscy. Jest Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, przyjechała, tak jak się przyjeżdżało kiedyś na Białoruś, kiedy jeszcze było o co walczyć. I będzie patrzyła im na ręce. Będą patrzyli to, co zostało w Polsce z niezależnego dziennikarstwa. To nie jest tak, że wszyscy polegli na tym. Powiem tak, czwarta władza będzie musiała się sama oczyścić. Czwarta władza, czyli dziennikarstwo, być może zostanie w dużej części zastąpiona przez piątą władzę, przez bezpośrednich komentatorów, ludzi, którzy komentują wydarzenia polityczne, a bezpośrednio nie są w kieszeni kogoś, bo
Niestety, niezależność dziennikarska w Polsce jest bardzo płytka. Wynika ona z tego, że jest bardzo niewiele mediów, które są w stanie zatrudniać dziennikarzy i płacić im godziwe pieniądze. W związku z tym podatność na szantaż ekonomiczny, na to, żeby kazać ludziom. Ludzie są, przepraszam, że to powiem, ale to Tomek to wie. No, ludzie są generalnie słabi. W takim prostym tym, w większości wypadków wystarczy przyjść i powiedzieć: dobrze, czy wydrukujesz to za dwa razy tyle? Czy nie? No to za dwa to trzy. Ale jeszcze zamiast tego, zamiast na przykład podwyższyć pensję, jeszcze można powiedzieć: słuchaj, ale ja ci nie muszę podwyższać pensji, ja cię wyrzucę. Wiesz, teraz jest, gdzie ty dostajesz pracę w tych? To jest w mediach dzisiaj, jakąś taką, w której spłacisz kredyt. Ludzie są przywiązani też do pewnego poziomu życia. Niezależność dziennikarska to jest taka rzecz, czyli podpisanie się pod czymś, to wiecie państwo, tylko boli za pierwszym razem, jak się już to trochę tak jak powiem brzydko, no to jest, już, później to już wszystko jedno, to już raz się dało, to już George Orwell, czyli autor słynnego roku 84. Tak. To jest facet, który no też świetnego, nie wiem czy nie bardziej i lepszego, folwarku zwierzęcego też. Folwarku zwierzęcego, czego z historią. On mówił, on to ukradł z języka rosyjskiego, bo nie chce mi się wierzyć, to on mówił, że tam się mówi po prostu, to po rosyjsku brzmi ładniej niż po polsku, ale chodziło o to, że jak raz przeszedłeś na stronę kurewstwa. No, raz to na wsiegda, później tak. To już na zawsze jesteś. To zaczyna tak. się na B, ale to już nie będzie, bo to wszyscy nie, ale to wypinają. nie, to już, tak. Brzydkie słowo. To jak już mówiliśmy po polsku, to że można było jeszcze raz bliać, na wsigda bliać. Dokładnie. I to jest tak, że to już potem, i to jest taka rzecz, która tutaj no niestety dokonała wielkich spustoszeń. Szanowni Państwo, na koniec jak zwykle historia bez cenzury. Tajne lochy Putina to jest materiał okładkowy opowiadający o podziemnych miastach w Rosji, nie tylko w Rosji, takich, gdzie podziemne budowle stworzone w średniowieczu spotykają się ze schronami z XX wieku, z różnymi budowlami. Moskwa na przykład ma całą sieć takich podziemnych połączeń. Bardzo ciekawa historia. Waszym przewodnikiem po tym podziemnej Moskwie będzie był oficer wywiadu. Warto przeczytać. Jest o polskich królach gwałcicielach, jest o mordzie na Bogdanie Piaseckim, synu Bolesława Piaseckiego, przedwojennego faszysty, powojennego agenta NKWD. Jest o Bogdanie Chmielnickim. Materiał o tym, jak on został wykreowany na bohatera Ukrainy Narodowego, który tak naprawdę nie był. To był po prostu szef Związku Zawodowego Rzezi Mieszków, który dbał o swoją własną kiesę, a jeszcze przy okazji się nieszczęśliwie zakochał. I tym bohaterem został na skutek tego, że w zasadzie nie tyle polskie elity, co elity Rzeczpospolitej. A to jest różnica, bo tam byli i Litwini, i Polacy, i Rusini, jak jednym z największych katów Ukraińców, Rusinów był jeden z nich, Jarema Wiśniowiecki, którego syn w nagrodę za sławę ojca, Michał Korybut-Wiśniowiecki, został później królem Rzeczpospolitej. No, krótko był tym królem, pamiętam, zawsze mi się kojarzy ze słów Pawła Jasienicy, czyli Lecha Leona Bejnara, z jego słynnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, gdzie pisząc o nim powiedział, że znał 7 języków, ale w żadnym z nich nie miał niczego ciekawego do powiedzenia. To jest gorzej, drodzy Państwo, niż z elitami PiSu, które nie znają żadnego języka, ale nawet w tym jednym nie mają niczego ciekawego do powiedzenia. Historia bez cenzury. Polecam w dobrych empikach, w dobrych kioskach. Tomku. Wąsik, powiem Ci tak. Cieszę się, że jednak reagujesz na to, co my mówimy i reagujecie, ale powiem wam, że jak zwykle no, uderzacie kulą w płot. Szanowni Państwo, możecie przeczytać w Onecie, pan Łukasz Cieśla napisał: były szef CBA w areszcie, prokuratura zarzuca mu działanie w grupie przestępczej. I szanowni Państwo, zatrzymanie Dariusza J. to część dużego śledztwa prowadzonego przez Centralne Biuro Śledcze Policji oraz prokuraturę z Dublina. Dotyczy przemycania papierosów i uszczupleń podatkowych na wiele milionów złotych. Tutaj na razie mówi się dalej, że to jest część około
200 milionów. Szanowni Państwo, nie chcę stosować Jasiu i Tomku centryzmu. Mówiliśmy Państwu o tym, że oni hodują grupy przestępcze. Mówiliśmy Państwu o temacie związanym z olbrzymim przemytem papierosów, który wspierał reżim Łukaszenki. Szanowni Państwo, tutaj akurat zatrzymanie tego byłego szefa delegatury poznańskiej CBA, ja będę Państwu później miał możliwość powiedzieć więcej rzeczy, natomiast to jednak wygląda po pierwsze na spłycenie sprawy, a po drugie na szukanie kozła ofiarnego. To musi być coś, co jest spektakularne, natomiast ja bardzo chętnie popytam się, jak długo była prowadzona ta operacja. To jest kluczowe. Jak długo prowadziliście tę operację? Dlaczego teraz ją kończycie? Kończą dlatego, bo im, Szanowni Państwo, ludzie pękają na robocie, prawda, Wojciech? Ludzie wam pękają na robocie. I to jest ten kłop. Masz problem. Będziesz robił kolejne rzeczy. A z drugiej powiem ci, ale rozbawiłem się setnie, że aż tak reagujecie. My przepraszamy kabarety w Polsce i przepraszamy szczególnie te występujące w Polsacie, no bo jeżeli to znowu przez to, że my sobie żartujemy, Janek puszcza te naprawdę świetne kabarety, chociażby w tym sklepie zoologicznym, czy teraz ten drugi kabaret w spółdzielni mieszkaniowej, że Polsat cenzuruje i zdejmuje. Jest nam bardzo przykro. Przepraszamy Państwa, ale to aż szkoda nie pokazać tego. No. Bardzo przepraszamy, Szanowni Państwo, to jest kabareciarze. Efekt Streisand, czyli tak. Efekt Barbary Streisand, która pozwała kiedyś fotografa za umieszczenie jej domu w jakimś tam kawałku fotografii. Efekt był odwrotnie od zamierzonego. Tak będzie tym samym razem. Do zobaczenia.